Hejka, hejka, witam Was serdecznie. Słuchajcie, zaczynam nagrywać we wtorek. Chciałabym coś zmienić, żeby mieć więcej czasu na edycję tych filmów, bo potem wszystko jest na wariackich papierach. A tak jak Wam mówiłam, bardzo długo się mi przesyłają w iCloud te moje filmy. Wracam z paznokci. O, takie mam mini. Słuchajcie, skróciłam je do mini. Bo teraz jest więcej prac ogrodowych, to jest raz. Po drugie, bardzo mi odpadały, są bardzo, bardzo zmęczone. Moja płytka paznokci jest bardzo, bardzo zmęczona i chciałabym, żeby one odpoczęły. Sorry, że nie będę patrzeć, ale skupiam się na jeździe. Kościółek. I chciałabym nie uwalić w coś, ale chcę nagrywać więcej, częściej, żeby coś mieć, żeby Wam się też coś działo, a nie będę stała w tej kuchni i do Was gadała. Słuchajcie, byłam w Dielów i to było moje śniadanie, tak. Seven Days'y, tam są za 5 zł, kupiłam 5 sztuk. Trochę małe, no ale jak coś, to będę miała do śniadaniówki dorzucić młodym. Ciekawa jestem, jak moja Emilia dzisiaj, czy coś znowu rozlała. Czy w ogóle było coś jadalnego, bo wczoraj zupa była ble, bo była z mięsem. A ona nie lubi zupy z mięsem. W Biedronce znowu macie te filodendrony za 9,99, choć mi się udało kupić u nas w kwiaciarni za 19,99 i jest drugie tyle większy, co właśnie te w Biedronce. Poza tym to co? Podobno te chipsy z Deals są bardzo dobre, więc będą testy. Tam jak bierzesz dwa opakowania, to wtedy po 5 zł. Pan z tyłu patrzy, co ja robię, a ja się nagrywam. Zwariowała baba do końca, do reszty. Także nie udało mi się dostać do mojej fryzjerki z tego względu, że po prostu czasowo nie wyrobiłam do Ewy i umówiłam się do fryzjerki moich dzieci, także zobaczymy, jak ona dziś mnie obetnie. Do zobaczenia potem. To jest ten moment, kiedy spieszysz się po dziecko, a okazuje się, że dziecko jest do 11:30, a ja już za 10 pierwszą byłam pod przedszkolem. A 15 po miałam być u fryzjera. Tu! Jagodki! A tu! Jagodki! Hejka z rana! W środę, przepraszam, rybka poranna. Biorę bułę z wczoraj, bo oczywiście ktoś jej tu nie zjadł. Nie w domu to jest tak, że albo kupię ich za dużo, albo ich kupię za mało. Kiedy jednego dnia zjedzą więcej, na przykład 3, to ja już następnego dnia biorę 4, bo wiem, że chcieli. Tu mi się smażą jajca. O! Miała być jajecznica, ale... Wiecie, jaki przykrywki. Ale mam tylko 3 jajka, a na obiad planuję zrobić pierogi, więc jedno muszę jajo zostawić do tych pierogów. W ogóle też muszę uśmiechnąć do mojej sąsiadki, bo ona ma kurki i ma jajka. Anka, co ty szukasz? Noża. Ale mojego ulubionego nie ma tu. Dobra, będzie i ten. Ona ma kurki, które biegają i ona ma jajka i my się wymieniamy. Wiecie, ja jej dałam ostatnie pomidory, ona dała mi jajka. Więc po prostu muszę się uśmiechnąć i będę miała jajka takie, jak lubię, czyli wiejskie, bo te ze sklepu to nie mają porównania, one w ogóle normalnie przy jajach nie leżały. Tak więc nie. Jeśli mam wybór, to wolę takie od szczęśliwych kurek. Byłam Emilię odwieźć, jest już ich wychowawczyni, bo ona była chora i dopiero dzisiaj jest pierwszy dzień. Tak fajnie obściskiwała te dzieciaki. Moja Emilia taka nieprzyzwyczajona, że ktoś się w ten sposób wita. Zapłaciłam oczywiście już 30 zł za książkę do angielskiego, 35 zł za ubezpieczenie. Muszę jeszcze Filipowi dać tak samo. Muszę Emilię zgłosić na świetlicę, bo... Teraz będę sobie kroić moje pomidorki. Piękne, w ogóle pomidorów mam dużo. Emilię muszę zgłosić właśnie na świetlicę. I żeby zostawała te pół godziny dłużej, bo czasami to jest zbawienne. Byłam, mówię, u fryzjera, ale musiałam zdradzić moją Ewę, bo nie mogłyśmy się zgrać czasowo. Ona też ma dużo... jak się to mówi? Chętnych, więc tam... Klientów, Anka, klientów.
Więc ciężko się było dostać, umówić, a ja też nie będę jeździć specjalnie po 5 razy, żeby iść do Ewy, kiedy mam fryzjerkę tu u siebie. I ona mnie właśnie obcięła, to jest fryzjerka moich chłopców. Za drzwiami jest pies, który był siku. Już puszczam. Gdzie? Nóżki nie zamarznę. Proszę, bo się drze. O, jak fajnie się trzebocze. W ogóle to wczoraj w mieście byłam i powiem wam, że zaraz wam pokażę, co dostałam, ale od was dostałam, bo byłam w skrytce. Ale kiedy wracałam właśnie z tej skrytki, taka szczęśliwa, radosna, trafiłam na taką... kurde, jaką sytuację, taką niezręczną dość i było mi normalnie głupio, a potem tu się roześmiałam, bo faktycznie były dwie panie. Jedna szła z pieskiem i ten piesek, ja szłam w ogóle za nimi, i ten piesek tej pani na chodniku narobił, nie? No i ta druga pani to zobaczyła, bo ta pani, właścicielka pieska, jakby nigdy nic, piesek zrobił i właścicielka sobie poszła, nie? Na chodniku, w mieście. No i ta pani, która szła za nią, woła, przepraszam, wiedziałam, o co chodzi. Ta się odwraca i mówi, słucham, a ta pani mówi, nie zamierza pani tego posprzątać, pani pies narobił na środku chodnika. No i taka paniusia, wiecie, no i... No i za chwilę ktoś w to wdepnie. Nie mam, nie wzięłam woreczków. A ta tak do niej, tak? A psa pani nie zapomniała wziąć? Szkoda, że pani tego psa nie zapomniała wziąć i że nie zrobił pani w kuchni tego. Ciekawe, czy tam by pani tego nie posprzątała. Ja wywinęłam tego biedy, śmiać mi się chciało, bo bardzo dobrze, no bo hello, na chodniku, w środku miasta, pies się, a właścicielka ma wyrąbane, nie, bo ona nie wzięła sobie woreczków. No i ona tam coś, żeby pani tak po swoim się sprzątała, ta do niej, żeby sobie wsadziła to gówno do kieszeni, jeśli nie ma woreczków. Akcja na całego, sam się, no hello. Pani bez pieska ma rację, no bo kurna. I wiecie, co wam powiem? Że ja szłam tam dalej i normalnie ten chodnik to był cały taki to tu, to tam. Więc ta pani to chyba tak codziennie wychodzi sobie pięknie z tym pieskiem. Tylko po prostu nie trafiłam na kogoś, kto ją napierdzielił. Opierdzielił, no bo serio? Ja normalnie z tego wszystkiego to przyszłam na drugą stronę, bo sobie myślę, że za chwilę faktycznie się w coś wpakuje. Ale no to tak, słuchajcie, środek miasta. Już bym nic nie powiedziała, jakby gdzieś tam tego psa do lasu wzięła, a tutaj środek miasta po chodniku pies narobił, a baba se poszła po prostu jakby nigdy nic. Fajnie było faktycznie nie w jej kuchni. Dobrze, że trafiła w końcu. Ja mam nadzieję, że wyciągnie wnioski i że trafiła na taką osobę, która zwróciła jej dość dosadnie uwagę, bo pewnie do tej pory się jej udawało, skoro tak sobie chodziła i przecież nic jej nie stało, że narobił na środku miasta. Moje jajce się usmażyło, muszę sobie je przełożyć, będę jadła. W ogóle to kupiłam sobie drożdżówę, ale jestem tak głodna, cicho tam, a jestem tak głodna i tak mi się chciało jajka, że stwierdziłam, że okej, bo tutaj mam mojego pomidora, mam mój szczypiorek, jeszcze przyniosłam szczypiorek, ale tak mi zaraz dziewczyny, nie wiem, żeby to tak wszystko rosło, tu niby susza, niby ten, a trawa rośnie jak szalona. Patrzcie jajce, dam radę za jednym razem? No. Ale będzie uczta. Także ja idę zajadać, a potem wam pokażę, co dostałam i dzięki czemu, bo to od was, miałam ochotę właśnie tam w środku miasta zrobić tak juhu, wuhu, wiecie, jakbym była gdzieś w krzakach, to mi się tam udarła i w ogóle, bo to mi dało tyle radości. Mała rzecz, a cieszy. No i tak wygląda moje śniadanie dzisiejsze. Jajka oczywiście polałam już trochę keczupem. Sałatka jarzynowa, a tutaj są moje pomidory i ciapy z jogurta naturalnego, posypane jeszcze wszystko szczypiorem. Buła wczorajsza, ale za to starty żółty ser, także smaczne będzie na pewno. Tak, tak, ja wszystko to zamierzam zjeść. Spoko, spoko, mam do tego kawę. A tu pokażę wam, zasuszają się moje hortensje. Tak to w tej chwili wygląda. Jeden dotyka wody, drugi nie, ale widzę, że są, one już zaczynają, słyszycie to? Tak. I w salonie mam drugi bukiet, także mam nadzieję, że coś uda mi się zasuszyć i będzie pięknie. A teraz idę jeść. Obudziły się moje chomiki i się tam tłuką. W ogóle to nie wiem dlaczego, ale tego czarnego to ja widzę więcej, częściej, a ten biały jednak zrobił się taki mniej ruchliwy. Wiecie jak jest, to jest niby kobietka. Mniej ruchliwa. Czytajcie między wierszami. Mam nadzieję, że to jeszcze nie ten czas. Wiecie, że będzie... I będzie 500, jak królików. Ja za jednym razem miałam 13 królików.
Także cicho. Zobaczymy. Wiecie co? Mówiłam Wam o tym, że dostałam dwie przesyłki od Was i już Wam mówię. Jedna jest od mojej Marzenki. O niej akurat wiedziałam, bo słuchajcie, Marzenka wysłała mi powtórnie to, bo ta paczka wróciła do niej. Po prostu była większa, nie zmieściła się do skrytki i kiedy nie mieści się do skrytki, ona jest przechowywana na poczcie, a w mojej skrytce jest tylko tak zwane awizo. A ja po prostu przez dłuższy czas nie byłam w skrytce i wróciło do Marzeny. Marzena, publicznie bardzo, bardzo raz jeszcze Cię przepraszam, ale Marzena się uparła, że mi to wyśle, bo to jest coś naprawdę dla mnie i słuchajcie, już mi się pysk śmieje, no bo śmieję, cieszę, wzruszam się, już mam świeczki w oczach i w ogóle. I wczoraj, tak jak mówię, odbierałam to z poczty i jak to otworzyłam, to normalnie chciało mi się krzyczeć, i bo to jest coś naprawdę dla mnie. Coś, co jest zrobione tylko i wyłącznie dla mnie, od Was dla mnie. I zobaczcie na to, patrzcie się tu. Widzicie to? Pozdrowienia z Mielca dla Matki czy Plus. To jest dla mnie, tylko i wyłącznie dla mnie. Piękne serducho z serduchami. Z tego co wiem, no robiła to Marzenki siostra. Bardzo, bardzo ciepło pozdrawiam i zobaczcie, jaką mam piękną zakładkę. I też personalizowana zakładka dla mnie. Jeszcze tutaj ma właśnie tą makramę. Cudnie. Ta kobieta po prostu się postarała. Uwielbiam takie rzeczy zrobione stricte dla mnie. Normalnie to jest coś fantastycznego. I aż mnie serducho normalnie kuje, szczerze. Po prostu jestem bardzo, bardzo wzruszona. A do tego jeszcze był woreczek z lawendą w środku. I Emilia moja już mówi, mamusiu, ja już wiem, gdzie ją powiesimy. Także pięknie dziękuję raz jeszcze, dziewczyny. I bardzo, bardzo przepraszam, że ta paczka wróciła. Wiem, że tam jeszcze były... to było na imieniny wysyłane. Coś mi nisko i mi głowę ucina. Anka, idź wyżej. O! A teraz jeszcze kolejna paczka. I słuchajcie, tutaj to w ogóle było... tak, znowu, kolejny raz, bo ta paczka nie jest z Polski. Mam Wickę, no nie zjeżdżaj, matka. Czekajcie, ja to postaram się tak wyciągnąć, żebyście zjeżdżali do jakiegoś momentu. Statyw, proszę Cię, nie teraz, jak jestem tak wzruszona. Tak jak mówię, kolejna paczka nie jest z Polski, ona jest z Czech. Mam Wickę w Czechach. Sylwia, jestem bardzo, bardzo wzruszona, bo słuchajcie, Sylwia też się bardzo, bardzo postarała. Mam, proszę bardzo, zawisnął na mojej lodówce. Nie mówcie, że nie piękne. Sylwia tutaj, to są na drzewie, widzicie? Takie kawałki drzewa, ja to odkleję. O. Hop. Widzicie to? Ja kocham drzewo i jest to na drzewie. Tak samo jak tutaj Marzenka też zrobiła to pięknie. Na drzewie, znaczy siostra Marzenki, z tego co wiem. Jeśli coś źle mówię, to mnie proszę poprawcie. Także mam dwa takie piękne, magnesy na lodówkę. I wiecie co? Tu jest jeszcze jeden magnes. Proszę bardzo. A, Czechy. Świetna sprawa. Ja Wam mówiłam, że ja byłam w Czechach. Bardzo miło wspominam ten czas. To był taka wycieczka, wyjazd ze szkoły. I pracowaliśmy właśnie w, nie wiem, ja chyba, Kosik to był hotel, a ja pracowałam w zakładzie drobiarskim, to był taki słynny zakład drobiarski, tam było mnóstwo też Polaków i innych obcokrajowców i tam właśnie robiliśmy, pierwszy raz styknęłam się z pracą przy kurczakach, no a potem, jak wiecie, ja potem jako dorosła osoba już pracowałam właśnie w zakładzie drobiarskim w Polsce. Ale wracając do tej przesyłki, to tutaj pięknie Sylwia mi napisała, opisała mi, co jest na magnesach, słuchajcie. Także na malowanym magnesie znajduje się kościół z krzywą wieżą Panny Marii. Na drewnianym magnesie znajduje się wertusę, jakiś zamek, to ja to poczytam, bo tutaj mam linki do tego. Znowu zjechałam, matko kochana. Może jak wyciągnę Was wyżej, to na tym się będzie wspierało. Przepraszam. Słuchajcie to. PS, przepraszam za pisownię w Wordzie i z tłumaczem, ale nie jestem Polką. Słuchajcie, laska postarała się i napisała do mnie
list, ja go rozdarłam przez przypadek, ale on będzie za chwilę sklejony, bo ja tak po prostu, wiecie, to były emocje. Ja to próbowałam wyciągnąć tu tego, już wiedziałam, że to jest po prostu coś dla mnie i tak mi się ręce trzęsły, że po prostu rozdarłam, ale przepraszam, zaraz to skleję. Życzę Tobie i całej Twojej rodzinie zdrowia i wszystkiego najlepszego. Z niecierpliwością czekam na Twoje następne filmy. Pozdrowienia, Sylwia. Sylwia, serdecznie Cię pozdrawiam i dziękuję, że oglądasz mnie z Czech. Staram się wolno mówić, bo ja wiem, że pewnie, ja wiem, że że ten język jest bardzo podobny do naszego, bo ja miałam koleżankę, która właśnie przyjeżdżała, tylko ona była ze Słowacji i rozumiałyśmy się z Anią, tylko musiała mówić wolniej. A ja czasem tak nawijam, że pewnie Ty jak inni oglądają mnie w przyspieszeniu, to Ty robisz to w odwrotną stronę i robisz to na zwolnionym tempie, jeśli się tak da, bo nawet nie wiem. Także serdecznie Cię pozdrawiam. To jest dziewczyna z Ustii nad Labem. W Czechach też masz swoich fanów, pisze. Także serdecznie, serdecznie dziękuję, że jesteś u mnie i cieszę się, że taki mały kanał może gdzieś tam być za granicą oglądany. No i oczywiście obydwu, a nawet trzem dziewczynom bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie przesyłki. Znajdują one naprawdę ważne miejsce w moim domu, bo właśnie zawisną na mojej lodówce, gdzie to jest takie właśnie, 1000 razy tam przechodzę i sobie zerkam, nie? Bo bach, coś tam wyciągam z lodówki i właśnie sobie na Was patrzę, wspominam i kojarzę już. Dziękuję bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście na moim kanale. To zadaję skrzydeł dziewczyny. Mówiłam Wam, że na obiad będą pierogi i ja będę robiła ciasto, zarobię sobie w Thermomixie, bo jest po prostu szybko i jest naprawdę dobre. A farsz robię sama, już mi się tam cebulka smaży, moja z ogródka. Staruję sobie 250 gram ciepłej wody. Czemu jest minus jeden? Okej. Okay. Ja Wam powiem, że ja często za dużo lunę. 259, zostawiam. Dalej, jedno jajko. Tak, tak, ja wiem, że powinnam najpierw do szklanki, bo mogło być zepsute. Teraz 20 gram oleju. Skup się, Anka, bo znowu przeholujesz. Woohoo! Patrzcie, 20 udało mi się. I 560 gram mąki pszennej. Ja mam tu akurat lubelle na pierożki. Tej będzie chyba mało, bo ja wczoraj z niej robiłam jeszcze mojej mamie ciasto. No, mało. 418 gram. Tu jeszcze też mam jakąś lubelle. Także dosypiemy jeszcze tu. No, halo. Idę do poszukiwania. Mówię Wam, że jeszcze tyle mąki to mi nie szło nigdy, co idzie mi teraz, odkąd jest Thermomix. Dobra, namieszamy do różnych mąk. Co na plecami nic nie widzicie. Może i lepiej, bo rozsypuję mąkę. 520. 540. Trochę. Dobra, 566. Ja tak nie. Dwa w te, a trzy w te. To i tak jest git. Teraz zakładamy pokrywę. I proszę Państwa, ten gość przez minutę będzie mi urabiał ciasto, a ja sobie mogę pogadać do Was. Dobra, słuchajcie, ja sobie już przełożyłam. O, Anka, nieładnie to zrobiłaś. Przełożyłam sobie ciasto. I teraz Wam pokażę je tu, proszę bardzo, o tak wygląda kupeczka. A tu już pokażę Wam, jak wyglądają moje dwa pieniążki. To są pieniążki od jednej z Was i powiem Wam tak, ten do tej pory był cały czas na polu, dokładnie to on był w namiocie, w mojej szklarni. A ten był jakiś czas temu przyniesiony do domu i one były jednakowe, a zobaczcie jaka jest różnica. Nie dość, że ten ma mnóstwo takich dzidziusiów. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Dobra, ja przełączę i to zaraz Wam pokażę z bliska. Ej, tu ciasto, tu ziemia z kwiatków. Dobra, możecie sobie popisać albo podarujcie sobie. Zobaczcie tu. Tam jest mnóstwo dzidziusiów. Mnóstwo. W tym, który był cały czas na zewnątrz, a tu jest zaledwie jeden.
Ten jest krzywy w ogóle i tak ma mało liści. O, weszłam w moje wiaderko. Takie ozdobne wiaderko. I no zobaczcie, no nie mówcie, że nie ma różnicy, bo różnica jest gołym okiem. No, pięknie to wygląda. Szkoda, że na polu rosną dużo, dużo lepiej. Lata temu miałam koleżankę, która bardzo często robiła właśnie pierogi. Grazia, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I wiecie co, ja wtedy to się jej tak dziwiłam, Boże, stoi w tych pierogach, ona już o 6 rano to miała ciasto zarobione, słuchajcie. I też miała wtedy, już jak żeśmy się poznały, dwoje dzieci, potem miałyśmy, czekaj, nie, jak się poznałyśmy, to miałyśmy po jednym, potem właśnie mówię, że ona tydzień później urodziła, jak ja urodziłam Filipa, to ona tydzień później urodziła, a teraz w tej chwili Grazia ma czterech chłopców. I ja wtedy, jak ja ją widziałam właśnie, że ona te pierogi zarabia od 6 rano, to mówiłam, Boże, stoisz, babo, gotujesz, a weźże kup pierogi w sklepie, ja w życiu się nie będę bawić, żadne pierogi, nigdy nie będę zarabiać ciasta, to jest szkoda mojego czasu, mojej energii i w ogóle, proszę bardzo, jak to priorytety się pięknie, ładnie zmieniają, teraz i ja robię ciasto na pierogi, mało tego, ja robię pierogi, bo tak ciasto na pierogi to tak, wiecie, trochę szemrane, bo widzieliście to, co tu się odwaliło. Także no, a ja Wam mówię, wszystko się zmienia, wszystko. To, że ja czegoś dziś nie lubię, to, że ja czegoś dziś nie robię, to nie oznacza, że ja tego nie będę robić za ileś tam lat, bo wszystko się zmienia. Jest ciasto? Jest. Za chwilę będą pierożki. A ja idę teraz w tej chwili przełożyć pranie, bo już słyszę, że suszarka piszczy i pralka piszczy. Zrobiło się samo, a ja tylko przełożę. Jakby to powiedział mój mąż, nie? To wracam do Was za chwilkę. W Biedronce znowu możecie dopaść filodendrony. Mówię Wam o tym, bo często mówicie, Ania, jak będą tutaj znać. Tak więc są 9,99 na przykład taki filodendron. A ja Wam powiem, że ja kupiłam, ale u nas, u Pani, tu jest taka kwiaciarnia, muszę Wam przesunąć troszeczkę, żebyście mogły zobaczyć. Taka kwiaciarnia i ten filodendron kosztował mi 19,99. Ja się jeszcze bardziej odsunę, żebyście widziały. O, taki. Tak więc te za 9,99 też są spoko w Biedronce, bo to jest ten sam, tylko tyle, że on jest po prostu dłuższy. I wiadomo, ja z tego, ja już mogę z tego pobrać zaszczepkę właśnie przed tym kolankiem tu. Zresztą jak ja już tak robiłam, tylko poczekajcie, pokażę Wam, gdzie to jest. Przejdziemy do tego okna tu. O, ona jest tu. Widzicie? O, tu. To jest taka mała, trochę jeszcze biedna, ale on już tutaj się zieleni, wypuszcza. A tu w tych pojemniczkach mam wodę, bo mam suche powietrze. I on jest tak samo tu. I mi kwiatki po prostu nie mają tej wilgotności i chorują przez to. Więc tak porozkładałam takie pojemniczki. Tak samo tutaj jest moja konewka z wodą i tak sobie stoi. O, widzicie, kolejny. O, tutaj już susza wyparowało, tak więc muszę podolewać, bo widzę, że tutaj też już jest mało tej wody, czyli paruje i moje kwiatki mają lepiej. To w ten sposób sobie radzę. Ja wiem, że są specjalne nawilżacze powietrza i takie tam, ale myślę, że na razie wystarcza im to, co jest, bo jako tako rosną. A już wiem, co usłyszę, że to jest czyste szaleństwo, to jest, co ja wyprawiam, ale to nic. Słuchajcie, ja mówię, że ja mam jakieś ADHD niezdiagnozowane. Pomyślałam, że mam cukinię. I w zasadzie mam wszystko do tego, żeby zrobić ten ketchup z cukinii, a jeszcze go nie robiłam. Wysoką ma ocenę, bo 4,7, więc jak na przepisy z termo, to dość wysoko. I do niego idzie tak. O, przyspieszyłam. I do niego idzie tak. 2 ząbki czosnku. 250 g cebuli przekrojonej na pół, 800 g cukinii pokrojonej na kawałki. Tutaj pisze, że patrz wskazówka, to chodziło o to, że jeśli jest miękka cukinia, w sensie miękka skórka, to można ze skórką. Moja już jest dość twarda, więc wzięłam i ją obrałam. 80 g białego octu winnego lub octu jabłkowego, ja mam jabłkowy, 100 g cukru, 200 g koncentratu pomidorowego, 1 łyżeczka papryki słodkiej, mielonej. Możecie ją zastąpić na ostrą, jeśli chcecie, żeby to wyszło ostre, albo pomieszać po prostu. Łyżeczka soli, 1/2 łyżeczka pieprzu mielonego czarnego. Tak więc ja tutaj już mam takie kawałki dość duże, tą cukinię, tam jest cebula, tam jest czosnek, zakładam miarkę i będzie to chyba
szatkowane, miksowane. 15 minut później, tutaj jest koszyczek w ogóle założony, bo... O, mój pies chce wejść, ale nie, 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 mój panie, ja dopiero skończyłam myć podłogi i to musi wyschnąć, więc posiedź jeszcze na polu, jest słoneczko, nic ci nie będzie. Mam dodać 100 gram cukru, w ogóle to zerknijmy, jak to wygląda, to jest gorące, więc muszę uważać, to taka pulpa się zrobiła. O, proszę bardzo. Tak więc ja dodaję cukier, a kolejna sprawa to będzie koncentrat pomidorowy. Ja sobie przygotowałam w ogóle takie małe słoiczki. To jest brudne, bo ja tu sobie odważałam wszystko. Małe słoiczki, mam ich więcej, ale tutaj piszę, że z przepisu nie wyjdzie więcej niż 4 słoiki, więc może się tutaj zmieści. Dobra, dodaję ten koncentrat. Co tam jeszcze potem będzie? Papryka, łyżeczkę soli, ten pieprz i znowu będzie się to dusiło. I tak jak myślałam, to się teraz będzie przez 15 minut na warumie tak dusiło. Ja powiem, że dałam więcej przecieru pomidorowego, bo po prostu tego koncentratu, bo miałam, nie chciałam wyrzucać, to było 230, tak jak właśnie. Dobra, mop stoi, skończę to za chwilę, ale powiem Wam tak, muszę jechać do Pepco, bo kupiłam wczoraj pudełko dla Emilii do zerówki potrzebne na te wszystkie ich klamoty, w sensie wiecie, na zeszyciki, tam te nożyczki, piórniki i wszystkie inne pierdołki, ale to pudełko to ja chyba, nie wiem, z myślą o studiach, po prostu jest dużo za duże, tak więc będę musiała kupić mniejsze, ono to takie małe wygląda, ale jest naprawdę całkiem spore, więc podjadę do Pepco, mam nadzieję, że są mniejsze i Emilia będzie miała mniejsze to pudełko. Tu wczoraj też wyprałam moje buty, powiem Wam, że trochę się bałam w pralce je prać, bo nie chciałabym je zniszczyć, a tymczasem one się wyprały bardzo ładnie, są teraz czyściutkie. I polecam Wam spumy, bo są naprawdę lekkie, przewiewne, noga się nie poci i to jakie one są, no nie piórko. Prałam też te moje z Big Stara i powiem Wam, że w jednym miejscu gdzieś tu już widzę, że się odkleja chyba nie ten but, a ten, a mówiłyście, że nic się im nie będzie działo, o tutaj delikatnie widzicie, ale wyprały się bardzo ładnie i są czyściutkie. Wczoraj mój mąż był w Action i wziął takie zapachy, no wody toaletowe, dwie są z Playboya, widzę takie, one są z jakieś groszowe sprawy, a jedna jest z Adidasa i tak to wygląda, ciekawe jak to pachnie. Całkiem nieźle, powiem Wam, także jak chcecie, to sobie sprawdźcie w Actionie. Często dziewczyny pokazują właśnie na YouTubie, że są fajne te zapachy, więc zobaczymy jak to się u nas sprawdzi. Nastąpiła zmiana planów, słuchajcie, jestem już odzywam się do Was po przyjściu ze spacerku, bo zaliczyłam całkiem przypadkowo spacerek. Zadzwoniła do mnie koleżanka, jak kończyłam właśnie robić ten ketchup, czy idę z nią po nasze dzieci. Więc, że ona ma jeszcze małą we wózku, poszłyśmy spacerkiem. Więc zmiana planów taka, że nie poszłam do Pepco pod pudełko, więc jeszcze z Emilią pójdę. Muszę podgrzać ten mój ketchup z cukinii, wyszło tyle tego, przełożyłam do gara i podgrzewam, żeby go przełożyć później do słoiczków, które mam tutaj przygotowane i nie wiem, czy ich nie będzie mało, bo tak jak mówię, wyszło go trochę. Jeśli chodzi o smak, to ja dołożyłam sobie ostrości, bo my lubimy bardziej ostre rzeczy i dołożyłam sobie chili, po prostu sypnęłam trochę chili i teraz jest git. Jest dość gęsty. Ja na pewno będę go wykorzystywać do smarowania pizzy, bo jak robimy pizzę czy pizzerinki, to trzeba posmarować. Emilia bawi się z chomikami. Złapałam jednego. Złapałaś jakiego? Czarnego. Czarny jednak najbardziej ci się daje. Teraz wam pokażę tu. Tutaj jest. Gdzie ty? O, tutaj. Przecież maluśku. Widzicie go tam, czy nie? Tak patrzy się... sobie przez okno. Patrzy przez okno. Kuka, Emila przyszła. Odwiąż sobie córcia ten sweterek. Ona ma w pasie zawiązany sweterek, bo byli też na spacerku. Ja bym chciała się kawy napić. Saigon cały, ale dobra. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten ketchup, to fajny jest, bo wykorzystujecie, tak jak ja miałam właśnie od teściowej jeszcze, pies chce wyjść, od teściowej jeszcze te cukinie i chciałam je wykorzystać, więc sobie wzięłam. Słuchajcie, szukam kawy, będę latać z Wami. Jest kawa od mojej Gosi przesypana do słoika. Nie kupuję już tych ozdobnych słoików. Powiem Wam, że wykorzystuję to, co jest. Tak to tylko miliony szły. Miliony monet się wydawało, że żeby na jakieś tam pierdołki. A czy ja będę umiała trzymać Was w drugie ręce? Ej, słuchajcie, słyszeliście to? Odkurzacz sam się włączył. Dom, w którym straszy. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy ona się sama włączyła. Patrzcie. Drugie
Mamy świadka w tym domu. Straszy. Ale jaja. Dobra, idę po kawę, bo mi bije. I tak, przełożyłam ten ketchup z cukinii do słoiczków. Słuchajcie, to są takie małe słoiczki z przecieru pomidorowego. A tutaj jest słoiczek z... Poczekajcie, z dżemu truskawkowego, tak więc tak. Tu leży zowirax, bo Emilia przyszła i ma zajada, więc posmarowałam jej troszeczkę. I będzie teraz odpoczywa, bajkę sobie tam jakąś ogląda, a ja zabieram się za dalszy ciąg. Myślę, że pójdę umyć teraz jeszcze górę, skoro mam moc, siłę i zrobię te pierożki, bo chłopcy będą dużo później. A jeszcze muszę się z Wami pożegnać. Tak jak nie planuję innych filmów, tak i tego filmu nie planowałam, wyszedł całkiem vlog domowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W każdym bądź razie napiszcie, jak to wyszło, czy chcecie więcej takich filmów, czy raczej wolicie zakupy, albo hole właśnie, to zakupy, albo jakieś tam, nie wiem, wycieczki, czy jednak taki domowy też jest całkiem w porządku. Ja Wam dziękuję za dziś, jeśli jesteś pierwszy raz, zostaw suba, będzie mi miło. Pies śpi za mną. Ja ogarniam życie, tak jak mówiłam, dalej, a Wam życzę miłego wieczoru, bo ten film wleci gdzieś koło 18, tak myślę, więc do zobaczenia w komentarzach.